Jest to zakładka dobrze Wam znana, konto obiekty. Mamy tutaj troszkę obiektów testowych i najlepiej po kolei zaczynamy od okienka dodawania obiektu. Czyli standardowo klikamy po lewej stronie dodaj obiekt. Pojawia nam się w oddzielnym okienku wyskakującym okienko podstawowych danych obiektu. No i standardowo tutaj mamy znane już przez Was doskonale opcje, czyli nie zmieniło się nic. Nie zmieniło się nic. Mamy momencik, w takim razie o, włączam jeszcze kamerkę. Mamy tutaj, tak jak do tej pory, trzy opcje: nazwa konto, nazwa obiektu i grupa obiektów. I te trzy opcje zostają jako opcje obowiązkowe do podłączenia obiektu. Kolejne dane jest to obiekt nadrzędny czy identyfikatory znane oczywiście Państwu doskonale. Dalej, adres obiektu, lokalizacja, opis obiektu oraz monitorowanie od kiedy do kiedy. Także tutaj te opcje się nie zmieniają, zostały tylko zmieniona ich lokalizacja przy dodawaniu obiektu. Oczywiście cały czas funkcjonuje tutaj opcja po wpisaniu ulicy i miasta, geokodowania adresu, czyli automatycznego przypisania pozycji geograficznej. Dobrze, tu sobie anulujemy, odpalimy mój ulubiony obiekt testowy, gdzie mamy już wyświetlone pewne dane. Po wejściu w edycję obiektu, tutaj mamy podłożone zdjęcie obiektu, jeśli było wgrane, identyfikatory, od kiedy obiekt jest monitorowany, adres obiektu, numery telefonów oraz widok obiektu na mapce. Oczywiście możemy ten widok sobie tutaj pomniejszyć, powiększyć, to jest to już jakby opcję mapy. Jeśli chcielibyśmy coś zmienić w podstawowych danych obiektu, mamy tutaj taką możliwość, klikamy opcję edycja danych obiektu, otwiera nam się dokładnie to samo okienko, które widzieliśmy przed chwilą. Informacja tutaj może bardziej dla nowych klientów, bo często mamy o to pytania, żeby wyłączyć obiekt z monitorowania, nie musimy go kasować z listy, natomiast zaznaczamy po prostu końcówkę monitorowania i w tym momencie po tej dacie będziemy mieć normalnie obiekt dostępny, na przykład żeby sprawdzić jego historię, natomiast nie będzie on generował zdarzeń i nie będzie też zaliczany do billingu. Teraz pozwólcie, że przewinę ekran. Mamy okno edycji obiektu podzielone na kilka grup i tutaj, jak zauważyliście, w stosunku do poprzedniego widoku edycji obiektu została ta liczba zmniejszona. Dlaczego? Ponieważ zdecydowaliśmy się na podzielenie tego okienka edycji na takie, nazwijmy to, funkcjonalne obszary, czyli są to informacje podstawowe, tutaj większość rzeczy, które są przypięte do obiektu, osoby, strefy w obiekcie, ochrona fizyczna, czyli rzeczy związane z odczytami wartowników, wideo, pliki, słowniki, serwis. Pozwólcie teraz, że opowiem chwilkę o podstawowych danych. Tutaj jeszcze dopowiem, że razem z tym nowym widokiem obiektu w SafeStarze pojawi się szereg nowych funkcjonalności, które omówimy na kolejnym webinarze. Szczegóły zdradzi Wam pod koniec tego webinaru Krzysztof. Natomiast od razu powiem, że oprócz samego tutaj nowego widoku, to będzie troszkę nowych funkcji, o które pytaliście, które prosiliście i które zostaną wdrożone równolegle z tym nowym widokiem. Także zaczynamy tutaj i kilka rzeczy, o których będę mówił, one też będą jakby zahaczać już o te nowe funkcje. Więc tak, opis obiektu zostało tak jak było, czyli mamy tutaj opis, możemy sobie ten opis oczywiście wyedytować, zapisujemy zmiany tak jak do tej pory. Do obiektu możemy, tak jak do tej pory, dopisać
domyślny patrol interwencyjny, który będzie podczas wysyłania obiektu z modułu mapa poprzez interwencję będzie jako domyślny. Natomiast zmieniła się tutaj taka rzecz, że możemy dopisywać też interwencje dla grup obiektów. Czyli jeśli obiekt będzie w grupie obiektów, na przykład Warszawa, Kraków, czy inne tutaj grupy obiektów, jakie Państwo stosujecie, na przykład lokalizacyjne, to możemy dopisać też obiekt, który będzie do grupy obiektów i w momencie wysyłania interwencji, kiedy klikniemy interwencja, wysunie nam się i pokaże nam się ten domyślny obiekt, który nie jest przypisany tylko i wyłącznie dla konkretnego obiektu, tylko dla grupy obiektów. W grupach interwencyjnych możemy też zaznaczyć, czy załoga, która jest wysyłana do obiektu, nie będzie mieć żadnych wymogów, czyli może być to tak zwany patrol interwencyjny z osobą nieuzbrojoną, czy to musi być załoga podwójna, czy to na przykład musi być grupa interwencyjna w rozumieniu ustawowym, czyli załoga podwójna uzbrojona. Zadziała to w taki sposób, że jeśli będziemy mieć zdarzenie z takiego obiektu, to na konsoli na czerwono będziemy widzieć informację, że powinna jechać taka załoga, co w przypadku aktualnych tutaj stanów, gdzie firmy się wspierają, załogi są rozdzielane, może dyżurnemu podpowiedzieć, co tutaj dalej z tym zrobić. Więc jest to tutaj też taka, można powiedzieć, rozbudowa systemu. Poniżej grupy obiektów, twór do tej pory znany, w tym wypadku możemy tutaj obiekt dopisać do grupy obiektów, możemy też z takiej grupy obiektów go usunąć. Poniżej dane dodatkowe, czyli tak jak tutaj widzimy, mamy możliwość wpisania na przykład instalatora obiektu, typu nadajnika, kodu instalatora, czasów dojazdu, kiedy jest pora nocna, czy jakieś identyfikatory zewnętrzne. Poniżej, z tej strony ostatnia opcja, są to informacje dla obiektu. Informacje dla obiektu możemy wprowadzić w kilku trybach, czyli powiedzmy klient na wczasach. Możemy zaznaczyć, że to będzie informacja ważna, wyróżniona, czyli w konsoli dyżurnemu zostanie pokazana na kolor czerwony, że jest to informacja dla grupy interwencyjnej i to będzie informacja, która będzie wyświetlona w grupie interwencyjnej podczas wysyłania interwencji, lub informacja dla serwisu, gdzie ta informacja będzie pokazywać się w module serwis dla aplikacji Patrol. Oczywiście okres obowiązywania, czyli możemy ustawić, że taka informacja będzie pokazywać się tylko w konkretnym zakresie czasowym. OK, wracamy tutaj z drugiej strony. Teraz tak. Dalej w informacjach odnośnie urządzeń. Z tego miejsca mamy możliwość zobaczenia, jakie urządzenia wpisane są dla konkretnego obiektu, ale mamy też możliwość z tego miejsca przypisania i dodania nowego urządzenia. To znaczy, jeśli mamy to urządzenie już nieprzypisane, możemy tutaj wyszukać, natomiast na kliknięcie dodaj nowe urządzenie przeniesie nas do okienka znanego już Wam z innego miejsca, czyli konkretnie dodawania nowego urządzenia. Też taki, powiedzmy, skrót, że nie trzeba wchodzić w konto urządzenia, dodawać urządzeń, po czym tutaj tego wyszukiwać. Także myślę, że też to ułatwi, usprawni Państwu pracę. Procedury. Znana tak samo z poprzedniej wersji temat procedur, natomiast procedurę dla konkretnego obiektu możemy dodać z tego miejsca, analogicznie jak urządzenie, czyli możemy wyszukać już istniejącą procedurę, bądź dodać nową procedurę zupełnie, otworzy nam się też okienko dodawania procedur. Procedury, tak jak do tej pory, możemy przypisywać dla grupy interwencyjnej, pokaże się wtedy w patrolu, że tam ma patrol, nie wiem, sprawdzić bramę, sprawdzić jakieś tylne wejście, tak dalej, i tak dalej. Możemy wyświetlać je tylko, kiedy będą zdarzenia miały priorytety, lub nazwa zdarzenia zawiera, czyli jeśli nazwa zdarzenia zawiera słowo, nie wiem, napad, możemy wyświetlać dyżurnemu i grupie interwencyjnej inne procedury niż procedura, która na przykład będzie zawierać słowo włamanie. Oczywiście procedurę możemy przypisać do konkretnego obiektu, jak i dla grupy obiektów, dla grupy obiektów, do której przypisany będzie dany obiekt. OK.
Tutaj widzimy też w okienku procedury, czy procedury, czy konkretna procedura jest przypisana do obiektu, ale też będziemy widzieć procedury dla konkretnej grupy obiektów, do której przypisany jest obiekt, lub procedury globalne klienta. Ma nam to ułatwić rozeznanie się ewentualnie, co może wyświetlić nam, co może zobaczyć dyżurny w momencie, kiedy takie zdarzenie nastąpi. Też z takiego miejsca możemy wywołać drugie okienko od razu, żeby podejrzeć sobie, co konkretna procedura zawiera. Kolejna zmiana, przepraszam, pozwólcie, że napiję się łyczka wody. Kolejna zmiana jest to zmiana w harmonogramach. I tutaj już jest to zmiana, o którą Państwo też kiedyś tutaj zgłaszaliście, wielokrotnie postulowaliście. Mianowicie w tym momencie możemy dopiąć jeden harmonogram do obiektu, niezależnie od tego, czy to będzie harmonogram do stanów logicznych obsługujących uzbrojenie, czy będzie to harmonogram do obchodów, do wideoobchodów, czy do innych rzeczy. Do tej pory było tak, że robiąc wideoobchód, musieliśmy zrobić harmonogram dla tego wideoobchodu, robiąc kontrolę uzbrojeń, powinniśmy zrobić harmonogram dla tej kontroli uzbrojeń, kontrolować wartowników podobnie i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili zrobiliśmy tutaj taką zmianę, gdzie możemy zrobić jeden harmonogram dla obiektu i używać tego harmonogramu wielokrotnie, na przykład właśnie do kontroli uzbrojeń, kontroli wartowników wideoobchodów. Oczywiście wiadomo, że możemy ustawić w tym harmonogramie, że obiekt ma być w ramach godzin pracy rozbrojony, a na przykład wideoobchody robić poza harmonogramem, czyli poza godzinami pracy. Jak najbardziej tutaj też ten temat został przewidziany. W harmonogramie dodatkowo zostało tutaj usprawnione przejście przez tak zwaną północ, czyli 23:59:59 do 00 następnego dnia spowoduje, że te obszary czasowe zostaną jakby złączone w jeden i nie będziemy mieć potrzeby osobnego obsługiwania jakby tego przejścia przez północ, więc to też zostało poprawione. Tutaj oczywiście widzimy też harmonogramy, jak Państwo widzicie, harmonogram do grupy, czyli to jest ta nowość, o której powiedziałem, wcześniej był patrol interwencyjny do grupy, teraz jest też harmonogram do grupy interwencyjnej, przepraszam, do grupy obiektów, możemy przypiąć harmonogram do grupy obiektów i oczywiście tutaj, żebyście Państwo nie musieli przebudowywać dotychczasowej Państwa struktury. Oczywiście mamy tutaj harmonogramy do tej pory istniejące, czyli mamy tutaj harmonogram do obchodu wideo, który był przypisany, czy do stanu logicznego, czy powiedzmy do jakiegoś zaplanowanego zdarzenia, czy do linii życia. Więc te harmonogramy oczywiście zostają, mają Państwo możliwość ich edycji, natomiast docelowo przechodzimy na obsługę takiego harmonogramu przypisanego do obiektu. Powiązane obiekty, tutaj mamy też taką opcję, gdzie możemy powiązać obiekty, to taki twór, można powiedzieć, służący do tego, jeśli mamy na konkretnym terenie jakieś obiekty, na przykład jest to, nie wiem, zespół sklepów, mamy centrum handlowe i w środku mamy, nie wiem, 15 sklepów w ramach jednej centrali, więc możemy sobie tutaj powiązać te obiekty, że one z jakiegoś powodu są w jednym miejscu i nie wiem, robiąc interwencję możemy widzieć na przykład, czy serwis, że powiedzmy mamy alarm z jednego obiektu, ale widzimy, że na drugim obiekcie jest serwisant i no niechcący na przykład coś mu tam nie poszło i z takiego powiązanego obiektu na przykład przyszedł alarm. I oczywiście ostatnia zakładka, tutaj ostatnia opcja, czyli znane Państwu doskonale SafeStar Go. Mamy tutaj oczywiście możliwość linków. Mamy tutaj też opcję przez każdego użytkownika aplikacji, czy przez inne tutaj osoby odwoływania, no i oczywiście wygenerowania konkretnego ID. Także tutaj, jeśli chodzi o tą ogólną opcję informacji, to mamy temat wyczerpany. Także momencik. Tutaj znów nawilżę gardło. Przechodzimy do omówienia
następnej zakładki, czyli są to osoby. Osoby kontaktowe jest tutaj dokładnie tak samo jak poprzednio. Mamy dane osoby kontaktowej, imię i nazwisko. Natomiast kolejną nowością, o którą Państwo prosiliście, jest wyszukiwanie osób kontaktowych. To znaczy, mając w tym momencie osobę przypisaną do jakiegoś obiektu, nie musimy kolejny raz tutaj wpisywać tej osoby, dodawać i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj, akurat z tym jestem przypisany, możemy tutaj wpisać osobę, którą wyszukujemy w ramach istniejących obiektów i tą samą osobę przypisać wielokrotnie do wielu różnych obiektów. Także tak to tutaj wygląda. O, coś mi tutaj ktoś robi jakieś niespodzianki. Momencik. No, muszę się tutaj przelogować. Już momencik. Dobra, wracamy tutaj. Okej, dobra. Więc jeśli chodzi o osoby, to mamy tutaj temat, myślę, że omówiony. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, mamy tutaj też możliwość przypisania osób do grup interwencyjnych, przepraszam, do grup obiektów, czyli znowu możemy mieć, nie wiem, sieć sklepów czy jakiegoś innego klienta, który będzie miał jedną osobę przypisaną do wielu obiektów i jeśli w przypadku na przykład sieci sklepów będzie to, nie wiem, kierownik regionalny, to możemy do tej grupy obiektów mieć przypisanego tutaj kierownika regionalnego, natomiast dalej możemy mieć przypisanego tutaj do różnych grup różne osoby. Oczywiście one odpowiednio oznaczone będą też w konsoli, że jest to osoba przypisana konkretnie do obiektu, na przykład pracownik sklepu, bądź właśnie kierownik regionalny i tak dalej, i tak dalej. Kolejną tutaj zakładkę, którą omówię, to będą strefy. W strefach wygląda to dokładnie w taki sposób, jak do tej pory, czyli mamy tutaj strefy systemu alarmowego, możemy sobie tutaj taką strefę dodać, możemy wybrać konkretne urządzenie, kod strefy, kontakt ID, typ, sygnały uzbrajające, rozbrajające, wyjście sterujące nadajnika oraz zdarzenie, strefa wpływa na stan uzbrojenia obiektu. Więc są to opcje, które Państwo już znacie, natomiast do tej pory one były tutaj w innym miejscu. Po prawej stronie mamy linię systemu alarmowego, też dokładnie znany Państwu rzecz z poprzedniego systemu, ale tutaj na dole pojawiła się przeniesiona z innego miejsca opcja stany logiczne, czyli dokładnie to samo, czyli możemy dodać stan logiczny do pilnowania obiektu, do pilnowania zasilania i tutaj ona została przeniesiona do opcji stref, do tej sekcji strefy, dlatego że jakby zostało to połączone, bo jest to spójne i w tym miejscu. Pojawiła się też nowa opcja akcje. Akcje jest to nowy twór. Te akcje, o tym powiem na kolejnym webinarze. Natomiast mamy tutaj wtedy możliwość zdefiniowania, pokażę jak to działa, akcji na przykład rozbrojenie, gdzie możemy na przykład ustawić wyjście na urządzeniu, czy ustawić strefę na urządzeniu. Zrobione jest to na Państwa potrzeby dla rozbrajania i uzbrajania automatycznego bądź ręcznego stref w obiekcie, czy obiektu, gdzie mamy wiele urządzeń. To znaczy, jeśli na przykład mielibyśmy analitykę, powiedzmy dachuły, do tego mielibyśmy na przykład iBoxa i jeszcze system alarmowy EBS bądź Genewo,
i chcielibyśmy jednym ruchem uzbroić bądź rozbroić tą strefę, czy ten, tą jakby grupę stref, czyli powiedzmy obiekt, to możemy przypisać tutaj, że mamy na przykład wyłączyć konkretne wyjście analityka iBox i na przykład rozbroić strefę obwodową na nadajniku SATEL. I później, nazwijmy to, odpalając taką akcję z konsoli, możemy jednym przyciskiem bądź jedną właśnie akcją z zaplanowanych zdarzeń taką sekwencję wykonać. Także to jest zupełnie nowa rzecz. Będę o tym mówił na kolejnym webinarze. Ochrona fizyczna. Tutaj w ramach tego panelu zostało zgrupowane kilka rzeczy. Punkty identyfikatory, znane też z poprzedniej wersji, czyli mamy tutaj, możemy wczytać punkty z każdego urządzenia do obiektu. Identyfikator nazwa, zaznaczyć, że jest to kontrola grupy interwencyjnej, zaznaczyć oczywiście te punkty, przypisać te punkty do trasy obchodów. Jest to dokładnie tak samo jak w SafeStarze. Harmonogramy tras obchodów, to też co do zasady się nie zmieniło, oprócz oczywiście tego, że możemy tutaj przypisać ten harmonogram, proszę zobaczyć, mamy tutaj harmonogramy dla obiektu, dla grupy obiektów, bądź oczywiście pozostałe harmonogramy, czyli tutaj już mamy podpowiedź tych nowych, tych zmian, że możemy używać tego samego harmonogramu, który już był do czegoś innego użyty w obiekcie. Także tutaj to jest taka mała zmiana, natomiast w tym miejscu pojawiła się też linia życia, czyli to, co było wcześniej na oddzielnej zakładce, mamy tutaj możliwość właśnie edycji linii życia, czyli też priorytetu zdarzenia, typu zdarzenia, odczytu i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj te wszystkie rzeczy zostały przeniesione do tego miejsca. I kolejną rzeczą w zakładce ochrona fizyczna jest urządzenie sygnały punkty, czyli mamy tutaj dowolne urządzenie, przepraszam, książki, więc mamy tutaj możliwość dodania posterunku, dodania do tego posterunku konkretnych książek, czyli może być to książka służby, książka wejść-wyjść, czy książka wydawania kluczy. Jest to jakby, są to opcje związane stricte z modułem OFI. Ten moduł jest dla Państwa dostępny także w wersji demo do 5 obiektów. Możecie z niego Państwo korzystać w razie potrzeby. Także tutaj, jeśli chodzi o ochronę fizyczną, mamy to w ten sposób usystematyzowane. To momencik, trzeba nawilżyć. OK. No i przechodzimy sobie tutaj dalej, patrzę na zegarek. No, czas mamy dosyć dobry. I tutaj mamy zakładkę wideo. Zakładka wideo w zasadzie została tutaj przerzucona, mamy możliwość definiowania długości prealarmów, tak jak do tej pory, od 5, zwracam uwagę, od jakby 5 sekund, już nie mamy minimalnie 10, ponieważ też niektórzy z Państwa tutaj prosili, żeby ten czas sobie skrócić, żeby to było 5 sekund przed czasem zdarzenia, żeby skrócić tutaj coś takiego. No i dalej znane tutaj już Państwu, czyli tak, pobieranie prealarmów, czy strumień będzie widoczny w aplikacji SafeStar Go, no i strefy, linie, sygnały, na pojawienie się jakiego tutaj sygnału, bądź jakiej linii mamy pobrać prealarm. Także tutaj nic nam się nie zmieniło. Zmieniło nam się natomiast tutaj to, że mamy dodatkowy panel, mianowicie obchody wideo. Do tej pory, jak sami Państwo wiecie, tutaj mieliśmy wideo obchody. W tej zakładce wideo obchody mamy oczywiście, ona zostaje, mamy oczywiście tutaj możliwość, tak jak do tej pory, tworzenia tych wideoobchodów i podglądu, natomiast tutaj mamy możliwość stworzenia wideoobchodu dla tego konkretnego obiektu. Jeśli taki obiekt, taki wideoobchód oczywiście stworzymy, to on pojawi nam się tutaj w zakładce obchody wideo, także możemy sobie tutaj taki wideoobchód stworzyć.
Więc tutaj jak najbardziej możemy sobie tutaj taki wideoobchód dodać i taki wideoobchód będziemy mieć tutaj na zakładce obchody wideo. Ma to oczywiście na celu ułatwienie identyfikacji, co do tego konkretnego obiektu jest przypisane. Także tak to wygląda, też myślimy, że to będzie dosyć spore ułatwienie. Dlaczego? Ponieważ większość z Państwa coraz mocniej używa modułu wideo i zawsze trzeba było wchodzić przez zakładkę wideo, wideoobchody, wyszukiwać ten wideoobchód, w związku z czym no też takie ułatwienie. Kolejna zakładka, o której powiem, jest to zakładka pliki. Tutaj akurat tutaj nie mam żadnego pliku, natomiast tutaj mamy wybranie kategorii, czyli możemy wybrać kategorię, czyli na przykład plan dojazdu, mapę dojazdu, zdjęcie obiektu, czy powiedzmy tak zwaną kartę obiektu. Jak najbardziej tutaj po prostu kiedyś była możliwość dodawania tylko plików, te pliki były jakoś tam podzielone, w zasadzie nie były podzielone, w tym momencie mamy możliwość tutaj kilku takich kategorii. Będzie się to wyświetlać też oczywiście w konsoli, ta kategoria tych plików, natomiast no, jest to oczywiście do dalszych prac przewidziane. Jeśli powiedzmy będziemy mieć, nie wiem, zdjęcie obiektu, to zdjęcie pojawi nam się tutaj jako na przykład tło. Także tutaj możemy oczywiście dać pliki czy opis plików. Także tutaj to też jest jakby temat mocno rozwojowy. Przedostatnia zakładka, mamy tutaj zakładkę słowniki i teraz mamy tutaj słowniki zakończeń obsługi zdarzenia. Czyli możemy sobie dodać zakończenie dla konkretnego obiektu. Klient może sobie życzyć, powiedzmy, żeby jeśli zakończamy konkretne zdarzenie, miało ono konkretną nazwę, nie wiem, wideoobchód, ok, alarm z dojazdem, alarm jakiś inny. I tutaj mamy słownik dla konkretnego obiektu. Ale mamy też od razu w podpowiedzi słowniki dla grup obiektów, czyli też tutaj to, co wcześniej mówiłem, mocno rozwijają się grupy obiektów, to znaczy, że te słowniki też mogą być realizowane dla grup obiektów, czyli mamy, nie wiem, klienta, który będzie, nie wiem, siecią sklepów, czy w jakiś inny tutaj sposób zgrupowany, no i przy na przykład zakończaniu zdarzenia, no klient nie chce, żeby się tam pojawiło, nie wiem, słowo na przykład zakończenie obsługi, tylko żeby dla tego konkretnego klienta na przykład było to, że to jest alarm z dojazdem grupy interwencyjnej, czy wystawiono posterunek, czy coś takiego, więc tutaj mamy jak najbardziej możliwość przypisania tutaj słownika do grup. Słownik kliencki, czyli ten słownik, który już był wcześniej w SafeStarze, no i oczywiście słownik systemowy, który też jest tutaj przez nas zdefiniowany. Ok. No i ostatnia zakładka, która tutaj się pojawiła, to mamy tutaj zakładeczkę interwencje serwisowe. W interwencjach serwisowych mamy możliwość tak, dodania oczywiście serwisu do konkretnego obiektu, więc możemy tutaj dodać konkretnego instalatora jako domyślnego jeszcze tutaj dla tego obiektu. To też może to, że nam się pojawi w zakładce obsługa w konsoli, ale jak tutaj Państwo tutaj widzicie, interwencje serwisowe no, dla grupy obiektów. Czyli znów mamy rozbudowę grup obiektów, o właśnie możliwość dodania takiej interwencji serwisowej, takiego czy firmy serwisowej dla konkretnej grupy obiektów. I znów to jest odpowiedź na Państwa jakby tutaj prośby, żeby mając obiekt wpięty pod konkretne grupy obiektów, bądź to geograficznie, bądź to obiekty, które mamy dla konkretnego klienta, czy konkretnego właśnie serwisanta, żeby nie trzeba było przypisywać do każdego obiektu znów serwisanta, że tam ten konkretny obiekt, on serwisuje przy dodawaniu kilkudziesięciu czy kilkuset obiektów, za każdym razem powtarzać tej czynności, dodajemy po prostu serwisanta do grupy obiektów i w tym momencie ten serwisant pojawi nam się w konsoli. Oczywiście jest też możliwość interwencji tak zwanych globalnych, tak, czyli to jest serwisant, który ma no,
powiedzmy, no tak jak nazwa wskazuje, globalnie, czyli jest jakimś tam serwisantem naszym tutaj firmy. Wyposażenie obiektu, tutaj już, tak jak tutaj koledzy widać wpisali, mamy dosyć różne możliwości, to znaczy to może być kategoria oczywiście dla ochrony fizycznej, jakaś tam broń, jakieś inne środki przymusu bezpośredniego, ale oczywiście te kategorie mogą też być w rodzaju centrala alarmowa, nadajnik, to jest po prostu informacyjnie, żebyśmy wiedzieli, co powiedzmy jest na tym obiekcie. Zakładka konserwacja, tu z kolei to służy do współpracy z modułem serwisowym. Mamy tutaj konserwację, czyli możliwość ustawienia, kiedy te konserwacje mają być wygenerowane. To się nie zmienia, tu akurat tylko i wyłącznie ona została przeniesiona z zakładki, gdzie było dane podstawowe i tam konserwacje w podzakładce, została przeniesiona do zakładki serwis. I tutaj możliwość jakby zawieszenia obiektu. To jest od strony edycyjnej to samo, prawie to samo okienko, które jest pokazywane w konsoli przy zawieszeniach obiektu. Natomiast mamy tutaj możliwość czegoś takiego jak zawieszenie twarde. Więc tutaj jakby zawieszenie twarde jest to takie zawieszenie, które mamy możliwość zdjąć tylko i wyłącznie z tego miejsca. Chodzi o to, że z jakiegoś powodu, nie wiem, klient może sobie nie życzyć na przykład, że ten obiekt może być w ogóle zawieszany, bo ma akurat jakieś tutaj takie procedury, że nawet jeśli przyjdzie serwis, to te alarmy muszą wchodzić normalnie, i tak dalej, więc to jest jakby możliwość zawieszenia takiego, albo zawieszenia na zawsze, czyli w drugą stronę mamy możliwość brak możliwości odwieszenia. Tutaj jest kłódeczka, która właśnie to, co powiedziałem wcześniej, blokuje nam zawieszenia i nie możemy wtedy z konsoli tego obiektu zawieszać, natomiast zawieszenie twarde jest to takie zawieszenie, gdzie operator z konsoli nie ma możliwości tego odwieść. To jest jakby taka możliwość odwieszenia. Jeszcze tutaj dosłownie jedno zdanie, jeśli chodzi o te grupy obiektów, o czym powiedziałem, o tym będzie nowy webinar oczywiście, ale mamy tutaj możliwość przypisywania do grup obiektów konkretnych poziomów dostępu, tam operatorów, osób do grup obiektów, interwencji, harmonogramów, czyli w zasadzie to, co tutaj wcześniej pokazywałem.